W tym filmie obliczymy sobie pochodną kolejnej funkcji cyklometrycznej, czyli pochodną w tym wypadku funkcji arkus tangens od x. No i zachęcam Cię teraz. Zatrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj rozwiązać to samodzielnie, zanim zobaczymy rozwiązanie. No właśnie, a jak ja bym to zrobił? No ja zacznę od tego, że przypomnę sobie, co to znaczy, że funkcja arkus tangens jest funkcja odwrotna do tangensa. No to znaczy tyle, że jeżeli y to jest ta nasza funkcja arkus tangens od x i ona jest odwrotna do funkcji tangens, to to znaczy, że x to jest równe tangens y. Te wyrażenia są równoważne. Jeżeli y to jest arcus tangens od x, to to znaczy, że x jest równe tangensowi y. No i teraz, żeby skorzystać z twierdzenia pochodnej funkcji odwrotnej. No to musimy umieć obliczyć pochodną funkcji tangens. No to jest akurat łatwe. Niektórzy pewnie znają odpowiedź, jaka jest pochodna funkcji tangens na, na pamięć. Jak ktoś nie wie, no to ja to teraz obliczę. Pochodna funkcji tangens. Szybciutko to obliczę. To już w którymś filmie się pojawiało. Możemy skorzystać z tego, że tangens Y to jest sinus Y podzielone przez cosinus Y. Taka podstawowa tożsamość trygonometryczna. A teraz skorzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu. Czyli mamy tak. Pochodna licznika to jest cosinus y razy mianownik, czyli razy cosinus y. Odjąć licznik, czyli sinus y, razy pochodna mianownika. Pochodna kosinusa to jest minus sinus y. I wszystko podzielone przez kwadrat mianownika, czyli cosinus kwadrat y. No i teraz co tutaj mamy? W mianowniku mamy cosinus kwadrat y, a w liczniku cosinus razy cosinus to jest cosinus kwadrat. Tutaj mamy sinus razy sinus i mamy dwa minusy. Dwa minusy dadzą nam plus. Sinus kwadrat y. No i teraz mógłbym skorzystać z jedynki trygonometrycznej i to, co mamy w liczniku, zastąpić po prostu przez jedynkę, bo cosinus kwadrat plus sinus kwadrat to jest 1. No i byśmy dostali w wyniku 1 przez cosinus kwadrat y. Taki wzór na pochodną tangensa. Ale ja wolę mieć tę pochodną w innej postaci. I żeby tę postać otrzymać, to ja po prostu oddzielnie podzielę te Składniki licznika, nie korzystając z jedynki trygonometrycznej. Czyli napiszę, że to jest tak, cosinus kwadrat y podzielony przez cosinus kwadrat y, dodać sinus kwadrat y przez cosinus kwadrat y. I zaraz się okaże, dlaczego tak wolę. No tutaj mam cosinus kwadrat przez cosinus kwadrat, to to się skróci i będzie 1. Dodać sinus kwadrat przez cosinus kwadrat to jest to samo co sinus przez cosinus i całość do kwadratu, a sinus przez cosinus to jest tangens. Czyli tu mam tangens y. Do kwadratu. No i właśnie dlaczego mi się to podoba taka postać? Dlatego, że ona wyraża pochodną tangensa y znowu za pomocą funkcji tangens y. No i to się za chwilę nam bardzo przyda przy obliczaniu pochodnej funkcji odwrotnej do tangensa. Bo tam zawsze musimy znaleźć właśnie tę wartość, wartość tej funkcji w punkcie arkus tangens od x. No za chwilę się przekonamy, że to nam się przyda. No i teraz to też jest dobry moment, żeby zatrzymać odtwarzanie filmu i ewentualnie dokończyć to zadanie samodzielnie. No bo co tutaj pozostaje? No możemy tak jak w poprzednich filmach skorzystać z tego równania, które tutaj już było, że x to się równa tangens y i zróżniczkować po x obie strony tego równania. Tak jak w poprzednich filmach pisałem, więc teraz też tak zrobię. No jak to zrobię w ten sposób, może wezmę inny kolor no to pochodna lewej strony to będzie po prostu 1. Po prawej stronie mam pochodną funkcji złożonej, dlatego że y jest funkcją od x, a potem mam jeszcze tangens od y. Czyli liczymy pochodną funkcji złożonej. Pochodna funkcji zewnętrznej, czyli pochodna tangensa, to jest 1 dodać tangens od tego samego argumentu, jaki był, czyli od y. Tangens do kwadratu oczywiście. będziemy się tangens y do kwadratu. Razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna y, no to jest po prostu dy po dx, to jest ta pochodna, którą właśnie chcemy obliczyć. No i możemy z tego równania obliczyć, bo wystarczy, że podzielimy obie strony przez ten czynnik, który tutaj mamy i dostaniemy wzór na dy po dx, że to jest 1 podzielone przez 1 plus tangens y, może jednak będę tak pisał, do kwadratu. Wszystko jedno, czyli pisze, że tangens kwadrat, czy tangens y do kwadratu, to znaczy to samo. No, ale teraz widać, czemu ta postać pochodnej mi się tutaj przyda. Dlatego, że ja chcę to wyrazić za pomocą x, jako funkcję x chcę. No bo y jest funkcją x, więc żeby pochodna y też była funkcją x. No a x to jest po prostu tangens y. Czyli tutaj mogę zastąpić tangens y przez x. I mam po prostu 1 dodać x do kwadratu. Więc obliczyłem, że pochodna funkcji arkus tangens to jest 1 przez... 1 plus x kwadrat. To jest bardzo ważny przykład, dlatego że on się potem przydaje na przykład przy całkowaniu. No bo widzimy, że pochodna funkcja tangens to jest po prostu funkcja wymierna. 1 przez 1 plus x kwadrat. Jak będziemy całkować funkcje wymierne, to czasami z tego całkowania będą nam wychodziły funkcje arkustangens. No a na zakończenie chciałbym jeszcze pokazać, jak można tę pochodną obliczyć bezpośrednio korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, bo może ktoś. Woli w ten sposób. No i to twierdzenie mówi nam, że jak mamy funkcję, która jest odwrotna do jakiejś funkcji, czy mamy pochodną f do minus pierwszej od x. Czyli w naszym wypadku y to jest f do minus pierwszej od x, czyli x to jest f od y. No i w tym przypadku f to jest tangens. W tym, jeżeli porównamy to, co teraz napisałem z tym, co mieliśmy wcześniej, no to. Tutaj chcemy zastosować to dla szczególnego przypadku f równego tangens x. No i chcę obliczyć taką pochodną. No to wzór na pochodną funkcję odwrotnej mówi nam, że to jest odwrotność pochodnej obliczonej po tym drugim argumencie z samej funkcji wzięta w odpowiednim punkcie. W punkcie y równe f do minus pierwszej od x. No i tak jak mówię, w naszym przypadku f to jest tangens. Czyli żeby zastosować ten wzór, no to musimy napisać 1 przez d pod y działania f od y, czyli pochodna tangensa, no to jest 1 plus tangens kwadrat. To jest to, co obliczyliśmy. Ale to jest obliczone w punkcie y równym funkcji odwrotnej od x, czyli arkus tangens od x. No i rzeczywiście, jak wstawimy y równy arkus tangens od x, no to tangens od arkus tangensa to będzie po prostu x, czyli to jest 1 podzielone przez 1 plus x kwadrat. Dostajemy znowu ten sam wzór, no nie może wyjść nic innego, bo niezależnie od tego, jaką my to liczymy, musimy dostać ten sam wynik. Więc tak czy inaczej widzimy, że łatwo jest obliczyć pochodną funkcji arkus tangens x pod warunkiem, że umiemy obliczyć pochodną funkcji tangens x i skorzystać z tego, że te funkcje są do siebie odwrotne.